To aż się boję, co będzie po tamtym odcinku teraz, co w tym drugim nas tutaj czeka, w tej naszej partyjce. Załatwiliście jakiegoś tego gościa? Będzie z kim rozmawiać? Jak to niespodzianka? No weźcie, powiedzcie, bo już nie róbmy sobie jaj. Co? Jak to jest? Jak to jesteśmy na wizji? Nie, znowu? O, rany, dobra. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku od zera do zera. Tym razem będziemy oglądać poczynania naszego zawodnika nie tylko w dotychczasowej formie, ale tym razem będziemy mogli też liczyć na eksperckie komentarze specjalisty zaproszonego do naszego studia gościa, którym będzie... Raz, dwa, trzy, ho! Nie no, to jest jeden. Lasa! Którym będzie, proszę Państwa, jeden, jedyny Johnny Bravo! Bomba! Cześć Johnny, witam Cię serdecznie. Pierwszy raz na stanowisku komentatora, co nie? Niezły jestem! No, rozumiem, że zestresowany Ci chodziło, to pewnie to chciałeś powiedzieć. No ale dobra, już nie pomijmy to i skupmy się na tym, co będziemy mogli zaraz obejrzeć. Nasz zawodnik wygrał dwa pierwsze mecze. Efekciarsko. Zobaczymy, co teraz będzie pokazywał tak naprawdę. No jak myślisz, Johnny, czego możemy się spodziewać po tym teraz meczu, który nas czeka? Coś pan mówił? Tak, no pytałem, ale dobra, przenieśmy się na Minefield, gdzie właśnie za sekundę będziemy mogli zacząć, jak nasz zawodnik mierzy się z Sematotem 043. Ciekawy pseudonim. Zapowiada, że może dziać się gorąco. I sporo możemy mieć tutaj emocji. Poważnie? O mamo! No tak, dokładnie, Johnny. Może nas czekać tutaj sporo emocji i efektownych akcji. Proszę, co za początek. I nasz zawodnik w 15 sekund otwiera wynik. Trzeci kolejny mecz i szykuje się trzecie zwycięstwo. O, fatalnie. No, dokładnie, Johnny, dokładnie, aż trudno tutaj wyczuć naprawdę, co tu się wyprawia i jakie kombinacje mogą nas czekać. Może przeciwnik właśnie naszego zawodnika próbuje tutaj osłabić jego czujność, bo wie, że ten zaczął rewelacyjnie ten kolejny sezon, ale jak na razie, no, trudno powiedzieć, bo tutaj tak naprawdę widzimy, że przewaga, o, prawie 2-0, więc naprawdę jest. Nasz zawodnik ma tutaj przewagę zdecydowanie, choć zdarzają mu się błędy, no teraz można to by było wykorzystać, ale zabrakło trochę techniki i celności. Jak na razie głównie taka walka w środku pola, niewiele tutaj widzimy, teraz jest szansa na kontratak i broni to, nieźle, Johnny, co nie? No fatalnie. No pod względem akcji ofensywnej to rzeczywiście fatalnie, ale... Ale obrona była całkiem niezła. Co prawda, no, nie wymagała zbyt wiele umiejętności, wystarczyło się dobrze ustawić, no, ale oddajmy, że spodziewaliśmy się, że nawet takich rzeczy nie będzie potrafił nasz zawodnik. No i kolejny łatwo zablokowany rajd. 2-0. Przeciwnik postanowił, że nie będzie już chyba wybijał tej piłki, nie wiem, był postawiony pod ścianą i poddanie, więc 2-0. Kolejne łatwe zwycięstwo, bez większych problemów. Tak naprawdę, no, wychodzi na to, że mamy tutaj chyba kolejny wielki talent. No, jak 3 zwycięstwa na otwarcie sezonu, to profesjonaliści mają takie rezultaty, nie sądzisz, Johnny? Lasa, bomba! No, nie wiem, o czym ty myślisz akurat, ja bym tego jeszcze może nie nazywam naszego tutaj gracza superprosem i e-sportowcem, ale trzeba przyznać, że start ma zaskakująco dobry, zaskakująco pozytywny. No i przenosimy się do Wasteland. Zobaczymy, co tutaj będzie. Nasz zawodnik mierzył się z Jorge Rubio 07, a więc jakiś zawodnik z Meksyku. Jakbyś był na jego miejscu teraz, Johnny, to co byś powiedział naszemu zawodnikowi na starcie tej potyczki? No co tam, mała? Okej. No, powiedzmy, że może miałbyś zamiar przestraszyć tak naprawdę naszego zawodnika i osiągnąć przez to jakiś cel. Tak możemy to tłumaczyć. No i zobaczmy, Jorge Rubio mógł zacząć tutaj akcją ofensywną, po której otworzyłby wynik, ale tymczasem chyba nadział się na kontrę. A nie, jednak... O, fatalnie. Tak, dokładnie, Johnny. On to spierdzielił. Zmarnował tą okazję.
wręcz koncertowo. No i teraz szansa na odpowiedź. Nie, ale ta piłka w ogóle się nie dotoczyła do linii bramkowej. I znowu lecimy teraz w drugą stronę. No, no to jest po prostu proszenie się takim podaniem o to, żeby piłka wpadła do bramki. No. 1-0. Tym razem trochę dłużej zajęło naszemu zawodnikowi otwarcie wyniku, ale przy takim podaniu, taki asyście, no, no nie mógł tego zmarnować. O, fatalnie. Dokładnie, Johnny, to było fatalne. To było fatalne. No, zobaczmy, co będzie dalej. Tutaj taka piłka chyba na uwolnienie. Nasz zawodnik też to rozgrywa świetnie, bo próbuje się dobrze ustawiać. No kurczę, jak się wystawia tak piłki, to po prostu solidny zawodnik musi strzelić z nich gola. No i tutaj mamy tego po prostu świetny przykład. Jest 2-0. Tak naprawdę tutaj Jorge Rubio pomaga. Wręcz akompaniuje w tym, co robi nasz zawodnik na boisku. Zobaczmy, czy będzie jakaś szansa na odpowiedź. Czy coś tu się wydarzy. Zaraz może być 3-0. Czy będzie 3-0, Johnny? Łaka szpetarda w samo okienko. No, w tym momencie to chyba nasz zawodnik mógłby zapytać, no co tam mała, swojego przeciwnika, nie, Johnny? Ej, nie, ze mną te numery. No tak, tak. Bomba! Na razie widzę, że tutaj mógłbyś zacząć patrzeć w monitor, a niekoniecznie w lusterko, bo przydałby mi się komentarz jakiś do meczu, a niekoniecznie do twojej sylwetki. Jest 3-0, no więc kolejny mecz, w którym nic nie zanosi się na to, żeby nasz zawodnik miał tu przegrać. 4 zwycięstwa na otwarcie, 4 zwycięstwa po 10-miesięcznej przerwie i powrocie na boisko, więc chyba nikt się nie spodziewał takiego scenariusza, a zwłaszcza nie po tym, jak nasz zawodnik zaprezentował się te kilka miesięcy temu, nawet kilkanaście miesięcy temu, gdy zaczynał swoją przygodę w Rocket League. No i teraz 4-0, Jorge Rubio postanowił chyba już w desperacji wpakować sam piłkę do własnej bramki, a teraz już poddać mecz, więc jest 4-0. Nasz zawodnik ogolił frajera. No widzisz, Johnny, udziela mi się nawet twój poziom inteligencji przy komentarzu. To może na tym zakończmy ten drugi epizod od 0-0. I zróbmy sobie chwilę przerwy, po czym już za kilka dni wrócimy z kolejnym odcinkiem, w którym zobaczymy może równie pasjonujące spotkania, albo przynajmniej bardziej wyrównane, mnóstwo efektownych akcji, a na pewno spotkamy się, na co liczmy, w dużo ciekawszym gronie. Dzięki serdeczne za uwagę. No i Johnny, debiut za tobą. Można powiedzieć, że zakończony sukcesem, na pewno wróży ci wielką karierę, bo dużo wniosłeś eksperckiej wiedzy do naszych spotkań. To co? Ja to teraz powiem ci szczerze, marzę o jakiejś chwili przerwy i że zacząć coś sensownego, bo te ostatnie wyczyny na boisku, co widziałem, to zwłaszcza przeciwników naszego zawodnika, były odmurzające. To ja bym coś chciał. A ty? Co byś teraz zrobił? Chętnie zjadłbym poczwórnego hot doga bez parówki. Okej. Okay.